Powodujemy to, że ci, którzy inwestują w pożyczki, jednocześnie inwestują, pożyczają i zarabiają. Tak? to jest taka, taka triada bardzo ciekawa, element społecznościowy, misyjność też tego lendingu jest. Miały być to podmioty, które miały być inwestorem aktywnym na polskim rynku nieruchomości komercyjnych, on by był tym hamulcowym, co bardzo ubolewa nad tym. Więc pewna taka niespójność, tak, i żałuję, że, że pan profesor Glepiński nie zrobił więcej. No ale widocznie były takie uwarunkowania polityczne. Nie ma woli politycznej. A mnie się wydaje, że to jest jednak niska jakość klasy politycznej. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami Przygód Przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, konferencja dla skutecznych przedsiębiorców, którzy cenią merytorykę, kontrowersyjny, mocny humor i zorganizowane networking. Jako jedyni w Polsce umiemy to łączyć. Kup bilet tylko, jeśli jego cena nie robi na Tobie wrażenia. Fullbacks. Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group. Nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. komarch ERP. Systemy i aplikacje do efektywnego zarządzania Twoją firmą. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. A Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony... Pewnej branży, która wchodzi do Polski, a która względem crowdfundingu, który prawdopodobnie znacie, bo na łamach tego naszego kanału był omawiany wielokrotnie, to ta branża wedle naszego gościa w Europie jest 25 razy większa. Grzegorz Mizerski, dzień dobry. Doktor Grzegorz Mizerski, przepraszam, gdzie moje maniery. Dzień dobry. Dzień dobry, Cześć Adrian, bardzo miło, że goście w, w, w tak znanym i fascynującym Dziękuję. programie. Cieszy mnie bardzo. Nas z kolei cieszy to, że możemy prawdopodobnie jako jedni z pierwszych pokazać coś, co dopiero wchodzi do Polski, co ma kolosalną skalę już na zachodzie, więc no, można domniemywać, że w Polsce to również prawdopodobnie rozwinie się do dość dużego poziomu. I też nie ukrywam, e, ucieszył mnie fakt, jak analizowaliśmy Waszą firmę, że w Waszym składzie jest członek loży kapitalistów, co też jakby miało w pewien w w pewien sposób wpływ na nasze postrzeganie projektu, ale o tym może za chwilę. Co to jest za branża, żebyśmy już tą aurę tajemnicy zdjęli? Słuchaj, mówimy, mówimy o finansowaniu społecznościowym dłużnym, tak? czyli crowd lending. Crowd, z angielskiego tłum, lending, pożyczanie. Mhm. Jesteśmy w biznesie rodzinnym, jeśli chodzi o, o crowdfunding i crowd lending, bo, bo jeden jest drugi, kuzynem drugiego. Crowdfunding to jest grupowe inwestowanie w udziały, we własność. Oczekiwaniami wysokich stóp zwrotu. Szukanie, I jednocześnie z dużym ryzykiem. Jednocześnie z dużym ryzykiem i szukanie tego jednorożca, czego wszystkim życzę inwestorom crowdfundingowym. Natomiast biznes, o którym mówimy, branża, która się tworzy w Polsce od kilkunastu lat, coraz mocniejsza w Europie, crowd lending, polega na tym, że inwestorzy społecznościowi finansują różne projekty inwestycyjne długiem. Prywatną pożyczką. I, I to jest oferta dla tych, którzy przede wszystkim boją się utraty kapitału. Tak? Przede wszystkim nie trać. Tak? Podstawowa pierwsza zasada inwestycyjna. I teraz, jeżeli to nałożysz na to, że crowdlending daje możliwość generowania wyższych stóp zwrotu. Powiedzmy dwa razy więcej niż na lokacie bankowej. A jednocześnie... w. Wprowadzone są mechanizmy zabezpieczenia tych pożyczek, bo, bo, bo jest hipoteka najczęściej, bo są poręczenia, są weksle i są inne instrumenty, jest administrator zabezpieczeń, który działa w, w interesie pożyczkodawców. No Wtedy rodzi się taka mieszanka, bardzo ciekawa mieszanka, która z jednej strony daje Ci wyższą stopę zwrotu, a z drugiej strony relatywnie bezpieczną możliwość inwestycji w dług tak? prywatny. Dajmy jakiś przykład. Kto inwestuje, a inaczej, kto pożycza kasę na co? Taki przykład z rynku. Osoba, która ma nadwyżki na finansowe, ktoś kto ma 50 tysięcy złotych, 10 tysięcy złotych, a jak 5, 5 000 5, albo 5, 000? Też, też możesz okay. mieć, mieć 5 tysięcy złotych. Nie wiesz, co z tym zrobić, masz to na i, i się za, zastanawiasz, tak? co zrobić, żeby, żeby, żeby wygrać z inflacją, albo żeby, żeby twoje pieniądze nie traciły tyle, ile na lokacie bankowej. Możesz poprzez na przykład platformy, które są ogólnie dostępne, Nasza platforma Crowder Pro umożliwia inwestowanie tych drobnych nadwyżek od 500 zł w różne projekty, które są sprawdzane przez nasz system scoringowy, przez naszych analityków, pojawiają się na platformie. Wtedy możesz. Tak, po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów, możesz podjąć decyzję, czy, czy, czy ten dług, czy ta oferta finansowania dłużnego jest dla ciebie. Tak? Zazwyczaj są to pożyczki roczne. Zazwyczaj na projekty deweloperskie, które, które z różnych przyczyn potrzebują finansowania, czy to jest na, na zakup gruntu, czy na udział własny przy kredycie bankowym, tak, to są deweloperzy. My szczególnie koncentrujemy się na tych, których znamy, którzy, którzy, którzy niosą ze sobą niskie ryzyko inwestycyjne. I wiarygodność. Mhm. wiarygodność jest przede wszystkim. Nasze projekty. Hmm, które się zakończyły z wielką nadsubskrypcją, to były projekty związane z finansowaniem sasanek hmm, rozsądnych, braci, znanych ci. Mhm, tak? znanie, znanie. Pozdrawiamy Piotra, Michała, Siemanko Panowie. Pozdrawiamy Piotra, Michała i Roberta, tak sasanki, koncept znany w Polsce, ponad 500 sasanek stoi i my finansujemy projekty inwestycyjne, deweloperskie związane z budową tych sasanek. I to Czyli to nie jest tak, że wy dopiero zastanawiacie się, że to będziecie robić, tylko wy już macie pewnego rodzaju track record, pewne dowody, że to działa, że to jest sprawdzone i po prostu teraz chcecie się skalować. Tak jest. Znaczy warto tutaj zaznaczyć, że my nie, nie bierzemy tego na swój bilans, tak? bo my jesteśmy marketplace'em. Tak? Łączymy z tych, którzy mają nadwyżki, z tych, którzy potrzebują finansowania. I w zamian za prowizję, dostarczamy im instrumentarium, system, mhm. platformę, oprogramowanie, panel, więc powodujemy to, że ci, którzy inwestują w pożyczki, jednocześnie inwestują, pożyczają i zarabiają. Tak? To jest taka, taka triada, bardzo, bardzo ciekawa, bo tu element społecznościowy, misyjność też tego crowdlendingu jest, tak? No bo Pożyczkami możesz po pomagać przedsiębiorcy w generowaniu nadwyżek czy realizowaniu e, ich projektów inwestycyjnych, w zamian on wypłaca ci oprocentowanie. Jakie jest ryzyko tego typu inwestycji? No bo no, no, jakby nie ma tematów, projektów w 100% bezpiecznych. No nie ma, nawet w banku nie, masz nie, nie ma 100% absolutnie. bezpieczeństwa, więc jak to wygląda w tej branży? Znaczy tutaj bym był, byłbym no, nieuczciwy mówiąc, że absolutnie jest to pewne bezpieczne, dlatego że Mogłem Ci wtedy powiedzieć, że znaleźliśmy złotego grela inwestycji. Nie ma Perpetuum takiego. Perpetuum mobile. Nie ma takiego. I wtedy tak? od razu jest scam alert. Tak jest. <laughs> Więc to, co chcę powiedzieć, że owszem, to są inwestycje podwyższonego ryzyka, bo to jest alternatywne, pozabankowe finansowanie dłużne, ale jednocześnie wprowadzony element e, zabezpieczeń. tak? Czyli tak jak powiedziałem, najczęściej jest to zastaw, e, wpis na hipotece, zastaw na udziałach, weksle, i plus administrator zabezpieczeń, który działa w imieniu pożyczkodawców. Kim jest ten administrator? Jest to niezależna kancelaria prawna, która, mhm. która y, po pierwsze ustala strategię zabezpieczeń, tak? czyli jeżeli deweloper się zgłasza i mówi, słuchajcie, pożyczcie mi albo zorganizujcie mi finansowanie na, na milion złotych, pierwsze podstawowe pytanie, jakie zabezpieczenia. Tak? Jeżeli te zabezpieczenia nie są adekwatne, jeżeli analityk stwierdzi, że niestety system scoringowy potencjalny dla tego projektu jest bardzo niski, nie przyjmujemy takich projektów, dlatego że my bardzo dbamy o to, aby jakość oferowanych pożyczek crowdfundingowych była no, na, na relatywnie wysokim poziomie. Tak? Bo mimo to, że, że jest, są one zabezpieczone, to cały, pamiętajmy, że ryzyko jest wbudowane w taką pożyczkę. Tak? Staramy się, żeby te, to ryzyko minimalizować, chociaż... Chociaż, jak patrzymy na kolegów z Europy, to defaulty się zdarzają. Tak? No ale to przy portfelach rzędu kilkudziesięciu, kilkuset milionów euro. Tak? No mm -hmm. bo, bo tak naprawdę mówimy o takiej skali crowdlendingu w, w Europie. Ile projektów macie ze sobą do W tej, no tej chwili jest to. Robimy w tej chwili szósty projekt. I wszystkie z no. sukcesem, kasa wróciła no, do kasa inwestorów wróciła z odsetkami? i tak dalej. Wszystko z, bezpiecznie. Z odsetkami, wszyscy są zadowoleni. I co ciekawe, nasi inwestorzy reinwestują swoje środki w kolejne projekty. Pytałem że działa. Gdzie, gdzie działa bo, bo pi pierwsza rzecz, jaka była, to powiedzmy, zaraz, czy to jest, to jest Amber Gold, czy to jest getback, Back, tak? co to jest. Tak? Mm -hmm. No bo wiesz, jak jest. No, polski sektor usług finansowych jest skażony, jest skażony zainfekowany. Wiemy czym, tak? I w związku z tym... Czym jest zainfekowany? Zainfekowany jest nieuczciwością ogólnie, tak? No bo wiemy, jak było z, z Ambergold, wiemy, jak było z, z Getbackiem. Ta chęć zysku za wszelką cenę powoduje to, że mnóstwo ludzi jest oszukiwanych. Wiesz, nadzór też nie do końca działał. W związku z tym naprawdę my, my jako polscy inwestorzy mamy, mamy kłopot, tak? I jak dodasz do tego tak zwany. Wiesz, niski kapitał społeczny, tak, że nie ufamy jedni drugim, to powoduje to, że robienie biznesu w usługach finansowych no, jest utrudnione. Mhm. W związku z tym zależy nam, szczególnie mnie, na tym, żeby, który promuje rozwiązania crowdlendingowe, relatywnie bezpieczne, na tym, żeby ten, ten sektor, a szczególnie te oferty pożyczkowe były, po pierwsze, wysokiej jakości, dwa, dobrze zabezpieczone. Jaki jest poziom skomplikowania pożyczania wam pieniędzy i tej całej analizy? Bo, jakby wyobrażam sobie, że. no. Jak ktoś chce wam pożyczyć tysiąc, pięć tysięcy, pięćdziesiąt tysięcy? Czy znaczy nie wam tylko temu projektowi, który jest przez was przeanalizowany? To jest ważne, nie, mam, nie nam, tak, tak. My bo, nie pożyczamy pieniędzy. Za, za waszym pośrednictwem, ktoś pożycza pieniądze temu tak, konkretnemu projektowi. Tak, tak. To jaki jest poziom skomplikowania przechodzenia przez cały ten proces? To jest taka droga przez mękę, że naprawdę trzeba się napocić, żeby tam wyklikać, posprawdzać, a, na koniec, a koniec końców i tak nie wiemy, czy w sumie zrobiliśmy dobrze, czy jest duży poziom transparencji? i takiego dostępu do informacji prostego języka. Jak to, to wygląda w praktyce? To, to wygląda, jest to ki kilka minut. Musisz się zalogować, zarejestrować konto, podać swoje dane, swój numer rachunku bankowego, bo te odsetki przyzwracają na, na, na twój rachunek bankowy. Więc to trwa kilka minut. Natomiast sam proces podpisywania pożyczek jest też zwirtualizowany w tym sensie, że po pierwsze my yy, mamy porozumienie z dostawcą technologii CNews, który po pierwsze wydaje podpis kwalifikowany bezpłatnie naszym pożyczkodawcom. Jest proces weryfikacji, wideo weryfikacji tego, kim jesteś i czy jesteś tym, za którym się podajesz, bo tak naprawdę przygotowujemy się do tego, że branża będzie nadzorowana przez KNF. W związku z tym tam procedury tak zwane AML-owe i wszystko musi się zgadzać. I sam proces podpisywania dokumentacji trwa kilka minut, więc to, to wszystko jest łatwo, presta, proste i, i, i przyjemne. tak? Mhm. Więc zachęcamy wszystkich do tego. Nie musisz chodzić do notariusza, jak przy inwestowaniu na przykład w udziały w różnych spółkach. Ma tę zaletę, to że, że możesz to zrobić wtedy, kiedy chcesz. Tak? To odwróćmy sytuację i pozwolę sobie trochę na odrobinę prywaty. Część naszych widzów i słuchaczy wie, że mamy spółkę nieruchomościową, która się nazywa bardzo mało pretensjonalnie, więcej. E, Świetnie. Świetna nazwa, nie? Jakby te, te, też... Więcej.pl czy więcej po prostu? Po prostu więcej, Aha. nie? Zawsze musi być więcej. I teraz hipotetycznie, załóżmy, że rozglądamy się za nową inwestycją, prawdopodobnie we Wrocławiu, Kamil Michalik, pozdrawiam cię, on jest głównym szefem naszych inwestycji e, i Kamil załóżmy, że znalazł nieruchomość do kupienia, kamienica warta powiedzmy 5 milionów, w remont trzeba włożyć kilka, ostatecznie prawdopodobnie będzie sprzedana za 15 albo 20. Co my musimy zrobić z naszej strony, żeby z Wami współpracować, żeby za pomocą Waszego narzędzia pozyskać kapitał z rynku? No, przede wszystkim y, potrzebne są y, dokumenty, tak? Mhm. Jakie dokumenty? Dokumenty. Dowód czyli... osobisty wystarczy? Wystarczy <laughs> tylko... W następnej fazie. Okay. Ale mówimy o modelu finansowym, mówimy okay. o modelu cashflowowym, mówimy o, o biznesplanie, planie, mówimy o operacie. Tak, że to jest operat m, tego co budynku, który jest waszym celem. No i te wszystkie dokumenty, o których powiedziałem, finansowe i prawne, one idą do naszego działu analiz i następuje analiza. Tak, jakbyś e, aplikował do o kredyt bankowy. Tak? Mhm. Z tym, że my jesteśmy bardziej elastyczni i, e, i dopuszczamy tak naprawdę finansowaniu projektów, które nie, nie przechodzą w bankach. Dlaczego? Dlatego, że banki są bardziej restrykcyjne, ryzyko biorą pod uwagę na pierwszym miejscu. Natomiast w związku z tym, że oprocentowanie, koszt pieniądza jest wysoki, który jesteś w stanie zapłacić naszym pożyczkom. Dawcą jest wysoki. W związku z tym też, też my jesteśmy bardziej jako platforma elastyczni. Tak? Ile muszę zapłacić pożyczkodawcom? To jest pochodna ratingu, który, który dostanie twój projekt, tak? Czyli im bardziej bezpieczny, tym mniejszy procent, tak, im jest. bardziej ryzykowny, tym większy tak, procent. Plus zabezpieczenia, tak? Kluczowe są zabezpieczenia, jak i LTV. Tak? Czyli jeżeli wartość projektu to jest 5 milionów złotych, no to myślę, że. 75-80% LTV jesteśmy w stanie przyjąć. Tak? Mhm. To jest LTV dla osób, które nie wiedzą? Loan to value, czyli wartość długu do wartości nieruchomości, która będzie przedmiotem zabezpieczeń. Plus dodatkowe zabezpieczenia, bo nieruchomość jest jednym z elementów zabezpieczeń. Bardzo ważnym, kluczowym. Tak. Ale tak naprawdę liczą się też inne elementy. Czyli ten weksel, poddanie się egzekucji w trybie... Trzech siódmek przez firmę, która, która pożycza, ale też elementy poręczenie mm -hmm. osobistych, bo, bo też takie przyjmujemy. Teraz właśnie lada dzień będziemy odpalać projekt crowdlendingowy z, z markiem Zmysłowskim, na jego, na jego bardzo niesamowitą inwestycję na Dominikanie. Sami jesteśmy ciekawi. Jak to, jak to wyjdzie? Wydaje mi się, że jest duży potencjał do tego, żeby, mhm. żeby te środki zebrać. I no wszystkich zapraszamy, do, do, mówię o, o deweloperach, do tego, żeby przetestować tę formę pozyskiwania kapitału, tak? Ona nie jest krótka. Wymaga pewnego zaangażowania właśnie tej, tej dokumentacji. Natomiast jeżeli zbudujemy raz track record, uda się jedna zbiórka, będą kolejne. Dywidendem będą wypłacane, czy oprocentowanie będzie wypłacane w, w terminie, tak jak zgodnie z umową, to, wiesz, to powoduje to, że możesz wy, wygenerować dla siebie źródło finansowania pozabankowego, systematyczne, trwałe. No bo jak patrzymy na historię platform crowdlendingowych, to te pieniądze wracają, tak? Inwestorzy zadowoleni z, z inwestowania w pożyczki wracają. Inwestują w większe kwoty. Jest taki ciekawy wykres, właśnie znów estończyków, którzy 7 lat temu weszli na rynek. To w tej chwili oni zaczynali z jakimiś kwotami rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro. Mówię o organizacji finansowania w poszczególnych mhm. pierwszych miesiącach czy latach. Czyli bardziej budowa garażu, tak? Tak. Mhm. Takiego małego nawet. Mhm. A teraz. Jak myśmy analizowali ich, no to, to jest wy wykres jest do góry 150 tysięcy. 000... ich hokejowy. Dokładnie. 150 tysięcy inwestorów pożyczkowych w wielu krajach i wartość finansowania, które zorganizowali, dla wszystkich swoich projektów, to już dobija do 700 milionów euro, tak? Mm. Więc to pokazuje, jaki jest potencjał do tego, żeby, żeby z jednej strony łączyć no, rynek czeka na tego typu rozwiązania. Mm. Czyli jakby benchmarkujecie się trochę na nich i estymujecie, że wy możecie mieć skalę podobną albo większą, czy mniejszą? Jakby jakie są twoje szacunki? Wiesz, pytam celowo, no bo to zostanie w sieci, więc zweryfikujemy za rok, dwa, pięć, tak, czy pan tak, doktor tak. z sgh miał rację, czy może się wybitnie pomylił i powinien wrócić do uczelni. No właśnie, o, dobra. dobre, nie, nie, nie. Ja, ja nie, nie czuję się teoretykiem, raczej, raczej jestem praktykiem, ale wracając do tych obietnic... No wiesz, to jest moja osobista obietnica i ambicja do tego, żeby gonić Estończyków. Oni są 7 lat przed nami. Chcemy zdobyć na polskim rynku co najmniej 100 tysięcy inwestorów, im to zajęło 7 lat. My mamy ambicję, żeby to zrobić w 5 lat. Chcemy, chcemy też wyjść na rynki europejskie i, i pewnie lada tydzień ogłosimy jakąś ciekawą informację dotyczącą właśnie jednego z rynków, na którym będziemy chcieli się pojawić jako pierwsi. No wiesz, no, potencjał w Polsce jest wielki, tak? To, to, bo gdyby, gdyby przyjąć kryterium na przykład Czech, tam 2% społeczeństwa, mniej więcej 2% społeczeństwa, czyli około 200 tysięcy inwestorów indywidualnych inwestuje... Tam jest siedem platform crowdlendingowych. Siedem platform crowdlendingowych. A w Polsce jesteście jedyni, czy jest więcej? W Polsce jesteśmy najlepsi i jesteśmy liderem. Jesteście najlepsi, okej, okay, tak, dobra. No, no, mocny statement. Jesteśmy najlepsi liderem i, i, i co będziemy. I więc do tych trzech, tam jest 2%. 2% tak? Gdyby to hmm. przełożyć na polski rynek, bo to 2% to jest między 700-800 tysięcy inwestorów potencjalnie u nas mogłoby zainteresować się crowdlendingiem, więc Gdyby znów nałożyć na to średni ticket pożyczkowy, tak średnia pożyczka u nas jest powyżej 10 tysięcy złotych i gdyby to się utrzymało, chociaż to jest bardzo ambitne, ale gdyby to się utrzymało, no to mamy branżę na, 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 na poziomie 7-8 miliardów złotych rocznie. Słuchajcie, to jest 7-8 miliardów złotych. To jest potencjał i siła crowdfundingu w Polsce. I teraz na, nałóż sobie rynki europejskie. Tam jest kilka milionów inwestorów indywidualnych, dziesiątki platform w całej Europie, na przykład Niemcy, Exporo, to już jest 3,5 miliarda euro zorganizowanego finansowania tylko i wyłącznie na rynku niemieckim, a są Austriacy, Hiszpanie, Wielka Brytania, bardzo, bardzo aktywnie jeśli chodzi, bo oni przodują, bardzo od dawna rozwijają crowdlending. Ja, wiesz, ja nie widzę podstaw. Do tego, żeby w Polsce nie, nie, nie można było liczyć na, na cel biznesowy pod tytułem 100-150 tysięcy aktywnych e, użytkowników, jeżeli wiemy, że dajemy a, autentyczną wartość. Tak? Bo ten cały crowdlending i platforma to jest po to, żeby tak naprawdę e, trochę pomóc polskim inwestorom, którzy. Oraz polskim firmom. Polskim firmom, ale głównie polskim inwestorom, którzy wiesz, są pozbawieni ciekawych instrumentów prawnych i, i rozwiązań inwestowania i innego inwestowania na rynku nieruchomości, no bo znów, crowdfunding no, crowdlending wchodzi dopiero, jest, jest zupełnie nieznany, polski rynek nieruchomości, to jest moja opinia prywatna, jest trochę nudny, tak, bo non-stop flipy, non-stop flipy, flipy i flipy, inwestycje, w mieszkania na wynajem, okej, okay. na pewno to jest ciekawe, ale dla kogoś, kto ma trochę inną filozofię, tak, my, my, my jako Crowder kwestionujemy status quo, Mhm. Na, na rynku, na, na którym jesteśmy. To znaczy, interesuje nas nowość, innowacja, która daje autentyczną wartość. No, wracając jeszcze do, do, do tego, że polski ustawodawca trochę lekce sobie waży polskich inwestorów. No, Z czego to wynika? Słuchaj. Wiesz, niska jakość miałeś, klasy miałeś, miałeś styczność edukacyjną z panem Glapińskim, no to jakby zakładam, że masz jakąś perspektywę, która być może będzie unikalna względem tego, co słyszymy w internecie. Znaczy, sam się zastanawiam nad tym. To jest ciekawy wątek, dlatego że pan profesor Glapiński po pierwsze był promotorem mojej pracy doktorskiej o Rejtach, napisał bardzo ciekawą i entuzjastyczną przedmowę do książki o Rejtach. I niestety NBEP. Był przeciwny wprowadzeniu Finów wtedy. tak? To było lat temu, dwa czy trzy, do Polski. Trochę. Zresztą mi trochę... się mówić, że był przeciwny wprowadzeniu Finów dla osób, które nie wiedzą, co to jest w tak, Polsce. Polski REIT, Tak, okay. Polski REIT Investment Trust. Czyli mia, 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 miały być to podmioty, które miały być inwesto inwestorem aktywnym na polskim rynku nieruchomości komercyjnych, ale. ale one oczekiwały zwolnień podatkowych, tak? Miały być zwolnione z CIT-u. Niestety, Enby był tym hamulcowym, co bardzo ubolewa nad tym, więc pe pewna taka niespójność, tak? I żałuję, że, że pan poseł Glepiński nie, 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 nie zrobił więcej, no ale widocznie były takie uwarunkowania polityczne. Nie ma woli politycznej, tak to się mówi eh, mhm. publicznie, a mnie się wydaje, że to jest jednak niska jakość klasy politycznej. Mhm. Nie ma rejtów w Polsce. tak? Natomiast, gdybyś popatrzył na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, które, które wprowadziły ten mechanizm, tę strukturę w 1960 roku, i, i, i popatrzyć na to, co, co, jak tam rynek się rozwijał, jak regulacja, poszczególne regulacje liberalizowały ten rynek, to doprowadziło do tego, że ponad 100 milionów Amerykanów buduje swój majątek prywatny. Swoje drugie źródło emerytur, bazując na inwestycji w, w akcje rejtów publicznych. 100 milionów? Ponad 100 milionów Amerykanów, tak? Mhm. I, to, I to jest skala tego. Wiesz, no, przykład wzięli Australijczycy. System ich emerytalny też bazuje na inwestowaniu w lokalne, w lokalne nieruchomości komercyjne. Zresztą, wiesz, jak pójdziesz sobie do złotych tarasów w Warszawie, czy do największej galerii, kolejnej Arkadia, Galeria Mokotów. No to tam w, w nazwie jest co? Westfield. A nie wiem, czy wiesz, czy, czy Państwo wiecie, Westfield to jest australijski rejt. tak? To znaczy, że polski rynek obsługuje emerytów zagranicznych, którzy generują sobie wysokie stopy zwrotu z dywidendy, z rejtów, budują swój majątek emerytalny, natomiast dla polskich inwestorów, no co zostaje? No, albo Amber Gold, albo jakiś Getback, tak? No, i, I to jest po prostu wkurzające. Że polska klasa polityczna niestety no nie, 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 nie pracuje dla nas, tak? no bo powinny być mechanizmy, które wiesz, ułatwiają transfer, bo mamy przecież na bilion złotych na, na depozytach, tak? Gospodarstw. To mogłoby pracować. I to nie pracuje, tak? I to nie pracuje. Dlaczego nie ma takich mechanizmów? Wiesz, wiesz i crowdlending to jest właśnie próba, próba utylizacji, tak? wyciskania. Tych, więcej z tych nadwyżek. No. Hmm, widzisz, więcej znowu. No. No dobra, teraz jeszcze, 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 jeszcze wytłumacz, żeby, żeby dla osób, które być może nie widzą związku albo potrzebują więcej informacji, jak crowdlending łączy się z rejtami? Dlaczego to nagle się pojawiło? Znaczy, to jesteśmy i tu, i tu na rynku nieruchomości komercyjnych, tak? bo, bo możesz, to jest nowy sposób bogacenia się, budowania swojego majątku poprzez innowacyjne metody inwestowania na rynku nieruchomości. Jeden punkt. Ale drugi punkt jest taki, że to jest społecznościowe, bo to jest grupa. W crowdlendingu jest grupa, grupa kilkunastu, kilkudziesięciu inwestorów e, pożyczkowych, tak, pożycza, e, finansuje jeden projekt w rejtach, to też jest swego rodzaju grupowe pośrednie inwestowanie w rynku nieruchomości. No niektórzy uważają, że to jest najlepsze inwestowanie w rynek nieruchomości, jeżeli nie jesteś profesjonalnym inwestorem. Mhm. Więc tutaj mamy te, te dwa elementy wspólne i dlatego. My w naszych materiałach i w komunikacji z potencjalnymi naszymi użytkownikami podkreślamy, że, że, że mają wybór, tak? No bo, bo to są też różnice, bo crowdlending jest dłużne i, i pasywne, natomiast rejty, inwestowanie w akcje, rejtów to jest inwestowanie giełdowe, wyższa zmienność i raczej pre preferowane dla osób, które. Mają perspektywę kilkuletnią. Natomiast crowdlending głównie to są pożyczki hmm. roczne. Tak? Więc tutaj ta, okay. ten horyzont inwestycyjny też jest, jest inny. Czyli są istotne y, podobieństwa, ale też różnica, no bo nie wszyscy ci, którzy inwestują w crowdfunding, będą chcieli podjąć ryzyko inwestowania w akcje spółki na, na giełdzie. Więcej. 260 milionów złotych. To wartość nieruchomości, które kupiliśmy wraz z inwestorami, którymi zarządzamy na co dzień. Odezwij się do nas, jeśli poważnie podchodzisz do budowy swojego majątku i cenisz sobie dyskrecję i bezpieczeństwo. Kolejne pytanie, czy crowdlending, bo tak to bardzo mocno wybrzmiewa z tego odcinka, więc w imieniu tych przedsiębiorców, którzy raczej nie są deweloperami, a na przykład bardziej sens powiek spędza im Postawienie kolejnej linii produkcyjnej u siebie w zakładzie, czy u siebie w fabryce. To czy crowdlending również, jakby, czy wasza platforma również obsługuje projekty poza pozanieruchomościowe, gdzie np. nieruchomość jest tylko zabezpieczeniem, ale inwestujecie w coś, albo ale inaczej, inwestycja jest w coś zupełnie innego, czy skupiacie się tylko i wyłącznie na deweloperach i to do nich mówicie Habibi, come to us, we will się mówimy wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom, pochylicie się nad crowdlendingiem. Przetestujcie nas, tak? Mhm. Dlatego, że, że to, to jest metoda poprawy płynności każdego biznesu, jeśli podstawi odpowiednie zabezpieczenia, podkreślam, tak. To nie jest tak, że przychodzi inwestor z branży pozadeweloperskiej, powie, słuchajcie, ja mam pieniądze, tak? a podstawić nieruchomości nie, nie mogę. Więc z tym oczywiście. No, o... Czyli jak ktoś chce z Wami współpracować, to musi mieć porządne zabezpieczenie, i tak, wtedy jakby jest możliwość tak. finansowania dowolnej inwestycji w jego firmie. Tak, taniego pod, podkreślam, dlatego że oczywiście ten rynek. Słowo tanie jest relatywne, więc jakby do czego to odnosisz? Zaraz Ci powiem. U nas koszt finansowania od strony pożyczkodawców to jest powiedzmy około 4-5%. Tak? To jest nasza prowizja. Mhm. Dla tych, którzy biorą, próbują wziąć finansowanie na, na, na naszej platformie. No i dolicz do tego oprocentowanie dla pożyczkodawców. W tej chwili myśmy skończyli z sukcesem projekt, który dawał kupon 16%, oprocentowanie 16% rocznie. Kolejny w przygotowaniu, który daje 20% rocznie. Ale to i tak jest dużo. Dla inwestorów yy, pożyczkowych, ale mało dla inwestorów, yy, którzy biorą yy, ten dług, dlatego że konkurencja, bo są fundusze dedykowane do finansowania yy, 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 branży biznesu pod zastaw nieruchomości, no, oczekuje 30-35% rocznie. Tak Taki jest realny koszt. To jest bardzo duża różnica między bami, Bardzo duża nie? różnica. I ten, I ten rynek, private debt, bo tak naprawdę mówimy o tym rynku tak? to, to jest rynek rzędu kilkuset, kilku miliardów złotych, tak? Kilka miliardów złotych. My wchodzimy w ten rynek z crowdlendingiem. Po co wchodzicie, jakby po co działacie z BizFundem? bo w świetle tego, co ty mówisz, to jeżeli przyjmiemy, że to, co mówisz, jest prawdą i że twoje założenia, <laughs> <Dobra>. wasze hipotezy <laughs> tak, są tak. słuszne. To nie są hipotezy, to, to są... Okej, okay, jakby, spoko. Hi, jakby... Hipotezę musisz udowodnić, tak? Jasne, natomiast... Macie skończonych sześć projektów, macie pewne założenia co do tego, jaka będzie skala rynku, ile może być użytkowników, jaka będzie wartość tej branży. No to jeżeli to wszystko jest prawdą, to po co Wam platforma, która jest de facto wyspecjalizowana w crowdfundingu? Dlatego, że my chcemy, po pierwsze, szerzymy kaganek oświaty. Zależy nam, nam na każdym inwestorze, zależy na, na tym, żeby każdy inwestor dywersyfikował swój portfel o, o, o crowdlending. Mhm. Stąd. Oferta do e, inwestorów na Abiswandzie, i to jest ukłon teraz i dziękuję za, za, za to, że Bisant się nie przestraszył hmm, platformy konkurencyjne, bo jakby nie było, no to, to jesteśmy konkurencją, tak? Mhm. E, no, chcemy pozyskać inwestorów, chcemy się rozwijać, chcemy pozyskać kapitał. Robimy to w trybie e, do miliona euro bezprospektowym, bez i, 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 i stąd pomysł na Biswand. Natomiast kolejnym krokiem jest e, New Connect pewnie w 2024 z, z nową emisją, dlatego że, wiesz, no, gonienie, gonienie Estate Guru, który ma wycenę 50-60 milionów euro, to wiesz, to, to się nie zrobi tego za milion złotych. Tego się nie zrobi za 5 milionów złotych pewnie. Natomiast y, ja chcę po pokazać, o, o jakiej skali mówimy. Jesteśmy w branży, która może potencjalnie generować 7 miliardów złotych. No, żeby wejść w ten rynek i być liderem, potrzebny jest kapitał. Teraz wszystko rozumiem, ale jest jeszcze kolejne pytanie. Chodzi inwestor potencjalnie z tego odcinka na Bisfant. Co kupuje, co dostaje, co wy w ogóle oferujecie? To zapraszamy do wspólnej drogi biznesowej, do tego, żeby, żeby ludzie zainwestowali w lending, ale, ale nie tylko, bo, 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 bo rozwijam też pokrewne, pokrewne yy, dwie nogi. Właśnie jed, jed, jedną z tych nóg to jest tokenizacja, o której żeśmy nie mówili, ale tam crowdex Platforma, to jest dość którą... drażliwy temat w ostatnich miesiącach <laughs> w Polsce, drażliwy, więc. Ale ja wiem, ja wiem, bo on, bo on jest związany z, z, ze skamami, ale my się nie dotykamy kryptowalut. Ja chciałbym to podkreślić, tak? To nie są kryptowaluty, tylko będziemy się koncentrować na tokenizacji dobrych projektów inwestycyjnych, w tym, w tym nieruchomości, a pomoże temu Mika, czyli to jest rozporządzenie Market for Crypto Assets. Które wchodzi do Europy w 2024. I to jest taki impuls regulacyjny, który ułatwi funkcjonowanie tej branży. Cała branża czeka na to, dlatego że tam, gdzie, gdzie są regulacje, tam prędzej czy później pojawi się kapitał instytucjonalny, bo, bo mhm. wszystko staje się bezpieczniejsze. No i dzięki Mika, na przykład, każdy projekt tokenizacyjny, który. Nie przekracza miliona euro, on może być tak naprawdę robiony bez żadnych zezwoleń, bez nadzoru. Znaczy to, jest, to jest szansa, ale też ryzyko, tak, no bo odpowiedzialność platform, które promują wybrane projekty. Więc wracając do tego BizFundu i do tego, że, że, że oprócz crowdlendingu mamy też ofertę biznes tokenizacyjny, i, i to, jest, to jest fajne, bo w ten biznes, w tę nogę zainwestował już jeden z funduszy inwestycyjnych. No, ale który? Brave, Brave mhm. zainwestował milion złotych, także rozwijamy z Brave'em. Pozdrawiam kolegów z Brave'a. Projekt to jest inwestor długofalowy, nastawia się na perspektywę 10 lat, inwestuje w biznesy, które są w megatrendach, tak? bo, bo to, co chciałem podkreślić, że, że my jesteśmy w megatrendzie. Megatrend finansowania pozabankowego, alternatywnego, społecznościowego, rozwija się no, na świecie od właśnie od momentu kiedy powstały rejty bo tutaj jest ten, ten element po e, kryzysie 2010-9 e, subprime'u pojawił się crowdlending dlatego, że banki komercyjne zamknęły się na finansowanie małych i średnich firm i pojawiła się naturalna potrzeba dostarczania finansowania e, dla tego biznesu był internet i wiesz za, i, i, i zaskoczyło no, a, 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 a tokenizacja łapie swoim momentum w związku z tym, że właśnie jest Mika. I co ciekawe, i co ciekawe, wracając teraz do pana prezesa Glapińskiego i do NBP-u, a propos mm -hmm. tokenizacji, jest, nie wiem czy państwo wiecie, jest centralny bank banków centralnych, nazywa się Bank of International Settlement, BIS, Bezilei. i otóż ten bank daje różne rekomendacje, jak banki centralne powinny zarządzać swoimi bilansem, swoimi aktywami, ryzykiem. Otóż BIS wydał rekomendację w 2022 roku, kilka miesięcy temu, pozwala bankom centralnym inwestowanie w kryptoaktywa do 2% swojego bilansu. Tak? To, to znaczy 2% to jest mało może procentowo. Ale gdy popatrzeć na bilans NBP-u, no to 2% to jest 16, ponad 16 miliardów złotych. I czyli Bank Centralny Nadzorujący, powiedzmy Bank Centralny Polski, bo, bo NBP jest członkiem BIS, będzie mógł od 2024 inwestować swoje aktywa tak, w kryptoaktywa. Oczywiście wysokiej jakości, muszą być audytowane, tam są w tym rozporządzeniu przedstawione różne grupy tych aktywów, ale to pokazuje, że jeżeli kapitał, wielki kapitał instytucjonalny napłynie na rynek stokanizowanych aktywów, no to wyobraźcie sobie Państwo, co, co się zacznie dziać. Tak? Dlatego, to, dlatego mówię o megatrendzie. Tak? Rejty to jest coś, co jest sprawdzone na świecie. To są setki milionów inwestorów, którzy korzystają. Tak, z umiejętnego inwestowania pośredniego w nieruchomości. Megatrend, który obejmuje w tej chwili 40 kraj, krajów. Stąd nasz pomysł do tego, żeby uruchomić nasz raid. To będzie wielki, na prawie Wielkiej Brytanii, ale on będzie służył polskim inwestorom. Będzie notowany na IEM-ie, czyli na, na giełdzie, alternatywnej giełdzie londyńskiej. Będzie notowany na, 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 na New Connectie. No ambitne ma, mamy plany i to będzie pierwszy tego typu raid na świecie, tak? czyli raid, który będzie działał na prawie Wielkiej Brytanii, inwestował w polskie nieruchomości zarządzane przez polskich inwestorów z taką unikatową optymalizacją podatkową. I to chciałbym też, też opowiedzieć o niej. Otóż inwestorzy polscy, którzy będą inwestować z IKZ w akcję tego, tego rejta nie będą płacić podatku belki, tak? I co więcej, Anglicy nie pobierają tak podatku u źródeł, withholding tax, w związku z tym te dywidendy trafiają do, na rachunki IKG brutto, w związku z tym nie ma problemu z Urzędem Skarbowym czy z, 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 z Wielkiej Brytanii. A co więcej, ten rate jest zwolniony z CIT-u, tak? w związku z tym, jak dodasz jedno z drugim i z trzecim, wychodzi Ci, że dywidenda. Może być wyższa o 40%, tak, jeżeli inwestujesz mm. z IKX. To, jest, to no mówimy i... o przyszłości, bo jakby najbliższy. przyszłości, tak. Najbliższy Mówię... okres to jest crowdlending przede wszystkim. Koncentrujemy się na crowdlendingu, dlatego tak. że mamy dużo pracy do, do zrobienia i to jest, można powiedzieć, najprostszy naj, nasz produkt inwestycyjny. Mm -hmm. Zachęcamy wszystkich do tego, żeby na przykład ze, wziąć, sobie ściągnąć nasz e-book o tym, czym jest crowdlending i jak można inaczej zarabiać na nieruchomościach poprzez Kauden. Link w opisie tego filmu. Tak, mamy w ogóle wiele e-booków. Mamy e-book o, o rejtach, mamy e-book o tym, jak inwestować rozważnie w okresie wysokiej inflacji, też do pobrania ze strony rozważnyinwestor.pl. Także staramy się tutaj dawać też wartość tym naszym potencjalnym użytkownikom. Nie zależy na tym, żeby tutaj podnosić świadomość inwestycyjną, Ludzi, którzy biznesowo nie do końca wiedzą, jak się poruszać po świecie finansów, patrzą na niego jako jakiś black box, jakieś, jakaś magia. Na tym niestety zarabiają wszystkie te pokomplikowane, różne fundusze inwestycyjne. I, i, i no, chciałbym tutaj, żeby, żeby była wyższa świadomość, wtedy, wtedy konkurencja będzie wyższa i my wszyscy jako inwestorzy będziemy zarabiać więcej, będziemy wyciskać tych oszczędności swoich więcej. To jest, to jest, to jest nasz, nasza misja. Jak byś podsumował ten odcinek? Z czym chcesz zostawić naszych widzów i słuchaczy? Przede wszystkim to chciałbym y, zachęcić wszystkich do tego, żeby pochylili się nad nowym, nowym sposobem bogacenia się, pomnożenia swojego majątku z wykorzystaniem długu prywatnego. Mówię o, oczywiście o crowdfundingu, jako według nas jest to narzędzie, nowe narzędzie inwestowania w rynek nieruchomości, które pozwoli wszystkim. Wyciskać ze swoich oszczędności więcej. Ale druga rzecz to jest ważna, że w ten sposób wszyscy pomagamy naszemu biznesowi rodzimemu do tego, żeby generować większe, większe przepływy, większy zysk, który potem wraca do wszystkich nas jako pożyczkodawców. Zachęcam do tego, żeby, żeby współpracować, żeby razem sobie pomagać, żeby, żeby, żeby jeden drugiemu próbował dostarczać wartości bo tak naprawdę to jest, je, jedziemy na jednym wózku. Tak? To jest właśnie główny apel, który chciałbym wysosować do, do, do twoich użytkowników. Drodzy Państwo, nie tylko stare metody inwestowania na nieruchomości, pojawiają się też nowe i zachęcam do tego, żeby właśnie szukać i żeby edukować się w tym zakresie. Szanowni widzowie, słuchacze, jeżeli byliście już pożyczkodawcami albo korzystaliście jakkolwiek... Tutaj z tego projektu i z potencjału, który on generuje, to dajcie znać w komentarzach, żeby też inni mogli zobaczyć, żeby mieli punkt odniesienia, jakie były wasze wrażenia. Gdzie mogą osoby zainteresowane tym, co powiedziałeś, co mają wpisać w Google? No, bo wiesz, padło wiele tematów, wątków, no tak, tropów, tak, tak, więc tak. jakieś chociaż nazwy, linków, gdybyś mógł podać. One oczywiście będą w opisie tego filmu. Crowder.pro to jest nasza platforma hmm, crowd ale gdybyście Państwo. Zainteresowali się dołączeniem do nas, do spółki, to zapraszam właśnie na BizFund, emisja.crowdersa.pl. Oferta, oferta będzie trwała do 23 czerwca i wszystkich tych, którzy mieliby apetyt na to, żeby dołączyć do zespołu Crowdera, z przyjemnością powitamy. Naprawdę bardzo, bardzo miło będzie powitać nowych inwestorów. I w tym momencie stawiamy kropkę. A wy, drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli wśród Was są osoby, które prowadzą ciekawy biznes, ciekawy projekt, chcielibyście opowiedzieć o Waszej historii na łamach naszego programu, to piszcie na kontakt małpa przygody.tv. Kłaniamy się nisko, dziękujemy za Wasz czas i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.